Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zatajmy w Haunted Kuźnia Demona. Zaczynam się bać tego, co nas tu czeka. Dobra, to już chyba ostatnio rozwalałam. A może nie, ale co to szkodzi? Przeraża mnie to, co mnie czeka. Nie mam pojęcia, co mnie czeka, ale średnio mnie to obchodzi. Czuję, że zbliżamy się do bossa rozdziału, czy coś? Mamy przynajmniej miły widok przez moment, przed śmiercią. Jednym przelatuje całe życie, a nam takie sceny. Dobra. Szepty, szepty w mroku jakieś słyszę. Był taki horror, ale nawet nie pamiętam, czy niezłe, czy do dupy. nie. Spokojnie. Chyba się przyblokował. Nie, jednak nie. Dobra, zaraz może ten Kadok wyda radę. A może nie. No, tacy przeciwnicy w malutkich przestrzeniach to najgorsze odpory, co może. Kadok, a side tunnel. We should see what's down there. Perhaps something shiny and expensive. No to idziemy najpierw tu. Nowe zadanie. Myślę, że możemy sobie pozwolić na przeszukanie katakumb, a przynajmniej zerknięcie, co tutaj jest. Kamień do zamiany postaci, tego robić nie chcę. O, przewalona skrzynia, czyli taka nie mogę jej otworzyć. Okej. Jasne. Wszyscy składają jakieś dary, podarki dla Kadoka. O, mnie nikt nie pamięta, życie jest okrutne. Dobra, będzie można wrócić. Nikt jeszcze nie atakuje? That crypt looks familiar. We've seen one of those before. Co, znowu będziemy szukać run czy coś? Nie chcę tam zaskakiwać. Pytanie, czy muszą? Coś się zadziało? To dość dziwne, czyli co, jednak muszą zeskoczyć? Well, here's a chance to enhance our future, if we can find a way down. Czyli musimy ostrożniej zejść. Dobra, przyjmują to do świadomości, chociaż ostatnimi czasy to oni skakali bez myślenia, wydaje mi się, na o wiele głębsze dystanse, ale no nie wiem, może tutaj chodzi o to, że trzeba jeszcze mieć jak wrócić. Tu już jest straszliwie ciemno. Zaraz, zaraz. Bo to jest tak. A czy może na przykład Kadok to jakoś popchnąć? To jest dźwignia. Nie wiem. Może tu jakieś coś? No nie, ja mam też poleceń. Aha, zaraz, zaraz, zaraz. Okej, okay. Właśnie coś zrozumiałam właśnie chyba. Przypadkiem to odkryłam zupełnie. Śmiesznie. Czyli co, tu coś. No i proszę, droga na dół. Kto by się spodziewał? Tu zaraz pewnie będzie więcej pajęczaków. Co ona robi tym łukiem? Jakbyś dziwnie nim kręciła. Dobra, troszeczkę ognia. Dobra,
Że co? Za wiele to mi nie powiedział. Ale rozumiem, że mam po prostu to miejsce przeszukać. I nie zginąć. Jak to pięknie wygląda. Jacyś nieszczęśnicy mieszkający, wiszący. Piękne w dodatku. I pewnie bardzo niebezpieczne. Choć, a no właśnie. Więc na razie jeszcze niczego takiego nie spotkałam tu. Obstawiam, że zaraz się tego dowiemy. Ktoś gdzieś strzelił, czy to była tylko pułapka? To mogę otworzyć, tak? There must be some way to get it open. It looks to be missing something there. Pytanie czego? Aha, czaszki jakieś. Czyli musimy czachę znaleźć? Sounds like water ahead. Care for a drink? Not of water. Dobra, jest. A tylko co ona mi powie? To już szkieletor, który akurat zbyt rozmowny nie jest. Tam coś się błyszczy. Zaraz podejdę, tylko znając życie, ktoś mnie zaatakuje, jak się tego podejmą. A właśnie. To było do przewidzenia. Ale się nawalczyłam. Dobra, wolę nie stać tu za długo w jednym miejscu, biorąc pod uwagę wszystkie pułapki. Co to jest? A, mam ciskać spację jak ambitnie. Dobra, woda już nie płynie. Tam coś się odsłoniło, ale już jak tu jestem, to wolę to miejsce przeszukać. Nie wiem, czy nie pożałuję, ale dobra, tam... Złoto. Ono mnie zgubi prawdopodobnie. Laro, uważaj na siebie. Tu nie wejdą. W sumie nic ciekawego tutaj nie było. Cię wystraszyłam. Myślałam, że to jakiś ktoś czekający na naszą śmierć. Albo na naszą świeżą krew, żeby dopiero nas zabić. No, ktoś mnie zaatakował, bardzo niefajnie. Dobra, zaraz sobie pójdę jednak po bliższą. Nie, to jest złe na jednego przeciwnika. Jezus, on jest szybki. Zaraz. Kadok, czy ty nie możesz go jakoś fajnie unieść z tymi takimi mocami, co miałeś wcześniej? Dobra, jeszcze. Jezu, jak to się rzuca na niego. Dobra. Czyli znowu musimy drogi nadłożyć. Ciekawe, czy normalnie też by się tam nagle pojawił, czy to tylko dlatego, że gdzieś tu wcześniej polazłam. Nie wiem. W sumie to wyszłam z tym wszystkim na zero. No ale mamy nowe jakieś doświadczenie i zobaczcie, gdybyśmy tu nie poszli, to w ogóle byśmy tego ładnego miejsca nie zwiedzili. Zaraz, no dobra, tu jest, tu już, znaczy tu jest, tu już nie ma wody. To jak rozumiem, mam podpalić. I proszę bardzo, jak miło, przejście się otworzyło. Pytanie, czy się za nami nie zamknie. Hello, sunshine. Nawet złoto z niego wypadło. Jest i czacha, tak. Wiedziałam, że mamy czachy szukać. Brawo ja.
Teraz jeszcze ktoś nas pewnie zaatakuje za to. Tak? Nie? Oj, gro, zaskakujesz mnie. Miła znajdźka. W ogóle dziwne, że mogę po tych grzybach chodzić. Nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc. Dobra, teraz schodami wracamy, tak? Aha, nawet się wyświetla symbol czaszki, że ją mamy. Ale o takim znalezisku chyba trudno zapomnieć. Wow, ale ci się czacho fajnie oczy świecą, płoną właściwie. Coś? Na szczęście nie. Ale teraz pewnie. Nie? Grono, wiesz ty co, zaskakujesz mnie. To co? Flower. Only living thing we've seen down here. Oh, the present company. Shall we take it back to the giant head? Dobra, i teraz pewnie nas wrogowie będą atakować na każdym kroku. Nie? Nie wierzę. Tutaj tak. Nie, jakiś pojedynczy biedaczek. Kado w tym sobie walczy. O nie. Aha. To już nie jesteś taki chytry i szybki, co? Pięknie go trafiłam. Ojej, strasznie dużo. No to dużo, no. Ze dwóch, ale oj, leci po prostu na mnie. Tu. Kado, chodź tu może do kryjóweczki, się schowaj, łatwiej się żyć będzie. Dobra, łucznika tak uczucią. Tamte też jakoś tak może, bo są kiepscy raczej w strzelaniu, z tego co widzę. Temu jeszcze nie będą za dużo pomagać. Co ja nie, jestem jego matką. Kasa. I kryształki powypadały. Miła odmiana. A, proszę, proszę, jaki groźny. Dzięki. Elaro, nie zgłupiej mi dziewczyno. Dobra, trzeba być w miejscu jakimś takim ogarniętym. Mieć gdzie uciekać przede wszystkim. Pięknie, to był strzał. Au. Dobra, chowam się troszeczkę. Au. A masz? Teraz tam pomożemy. Zakuty łeb nie będzie tutaj się nam wyżywał na kadoku. No i cudnie. Nawet wypadło tam z któregoś życie dla Elary. O dziwo. No, jeszcze kolejne. No, nie spodziewałam się tego przyznać. A co ja zrobiłam? Coś głupiego? Nie. O, jaka cisza. Aż dziwne. Znaczy oczywiście nie narzekam. A, bo jednak w tej grze no różnie bywa, tak? Przeciwnicy nagle atakują. To jest ta wielka czacha, która chciała coś żywego. Tak? Tylko co ja mam zrobić? Aha, że tak. Dobra, najpierw złoto. A teraz podejrzana dźwignia.
Płomyk zaświecić i... Filmik? This feels too easy. You always say that. Stir my grave for plunder! Never! My treasure is too precious, my fault for you! Kto by się spodziewał? Ojej. Mocny jakiś chyba. Zaraz, już tarczy nie ma, bo ten hełm by się przydało tu was rzucić. Tylko właśnie, strzelać precyzyjnie muszę. Kadok, weź to nie atakuj w momencie, gdy mam zamiar wystrzeliwać akurat tu mojego kochanego. Niezbyt szybkostrzelnego, ale to nic. O, to był ładny strzał. I jeszcze jeden taki się przyda. I jeszcze jeden. O, coś dużego z niego wypadło. Co to? Nie wiem, co to. Jakieś 3 znaki mamy chyba zebrać. Wow, to miłe, że teraz więcej złota. Mamy jakieś 2 rzeczy z 3, jak rozumiem. I dokąd teraz mam iść? Tam coś jest. Mogę to zestrzelić? Nie. I to wszystko jest dość ciekawe. Bo pytanie, dokąd teraz? Tu mam zeskoczyć? Dobra. Aha, Kadok już tu jest. Biedak, sam się męczy z tymi pająkami, których akurat on się boi. A, rozumiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Nic nie widzą, to mi nie pomaga. Wam pewnie też, bo oglądanie czegoś, czego się nie widzi, no to jest, jakie jest. Wszyscy wiemy, jakie. Aha, słyszę szepty i pomruki. Ej, no ale to jest tylko kryształek. Dobra, to mnie prowadzi do zadania chyba zasadniczego, czy nie? No tutaj jestem. Tutaj. I? Co, znowu mam to w ten sposób zrobić? I coś nam to mówi? Dobra, popatrzę bez was i zaraz do was wracam. Okej, jestem. Jedyne co mi do... O tej godzinie to już prawie wyłączonego mózgu, mózgownicy przeszło to, że musimy, nie wiem, pójść tam. Bo w sumie już w tym momencie to nawet nie pamiętam, czy... Tu? Coś to się błyszczy. O, dobra. Pamiętać nie mogłam tego. Bo nas tu normalnie ludziska nie było. Chyba, bo bym złotem nie pogardziła, prawda? No, jak znam siebie, to nie, ale mogłam go najzwyczajniej po elficku nie zauważyć. Elfy wydają mi się nie aż takie napalone na złoto, a bardziej o naturze ambitniejszej. No ale no cóż. Hiding in the dark down here. They are the dark. That's what they want.
Aha, dobra. To jest to do zmiany postaci, a to, jak się nie mylę, do kupowania ulepszeń. To ja z chęcią coś bym kupiła. Tam było wcześniej... Do czegoś było potrzeba, no właśnie. Aha, dostępne w rozdziale 5. To super, fajnie, że doczytałam. To jest strzała zadaje, a wybuch magii. W ogóle to jest tak, ognisty wybuch, arktyczna strzała. A jeśli bym miała z tego korzystać? Nie wiem, a to? Chyba nie. Może to. I teraz z tego warto by było może... Zobaczymy. Chociaż jeszcze może bym coś jednak i Kadokowi kupiła. Co Kadok, co ty na to mogę? Mogą na szczęście. Myślałam, że te do kupowania są jednorazowe, czyli tak, zmieniamy na Kadoka. I teraz tak, to jest pierwotne gniazdo, to... To powiedzmy to, to. Czyli każdy ma kryształy dla siebie. Powiedzmy. To jest... To fajne. To, to. No, powiedzmy, że to. Potwierdzamy. Teraz tak w ogóle tu. Potwierdzamy. O, to fajne. Chociaż zaraz, zaraz. Jeszcze może by takiemu też... Czwóreczka niechaj będzie. Tak. Aha. No dobra, to się kiedyś tam zobaczę. Tu widzę kolejnego pewnie gadającego szkieleta. I was a street seer in the kingdom of Dyfed, telling fortunes for those who could pay. My business was good. But one night I had a vision. The tyrant of Carlamore, losing, desperate, made a pact with a dark power. I ran to the palace to warn the great king. When the tyrant and the demons now at his command attacked. Dobrze wiedzieć, tylko tak. Co ja mam tu zrobić? Jakieś drzwi. O, i do rozwalenia nawet. Co to za dziwo. Proszę, ja tego nie podniosłem. Brzedna gra. Drzwi? Tak jest zapisem? Byłoby miło, bo już nawet nie pamiętam, gdzie zapis był, a nie chciałabym... Jest! A nie chciałabym całych katakumb od nowa przechodzić. Dobra. W takim razie to doskonały moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.